nazwa projektu Brunatne Megality. Chodziło nam o stworzenie konstrukcji trochę właśnie z kamienia, trochę na o charakterze kamieni Stonehenge, takich konstrukcji, które mogą mieć jakieś znaczenie magiczne, mistyczne też, które po prostu w tej chwili zatraciły jakiś charakter, bo wszędzie jest jakaś funkcja każdego monumentu i tak dalej. I te kamienie byłyby taką pozostałością po takich głazach budowanych w neolicie chociażby, o takim znaczeniu ideologicznym. Znaczy ten sam teren jest w jakiś sposób magiczny, ze względu na swoje ukształtowanie i przez to, że ten kamień to jest też surowiec, który jest cały czas używany do czegoś. I to jest fajne też, że jakby, że to nie tylko my coś z niego robimy, ale wykorzystujemy go, tak jak wszyscy tutaj, tylko zmieniamy funkcję jakby. Idea też jest taka, żeby w tych kamieniołomach użyć lokalnego materiału, żeby cała konstrukcja miała charakter naturalny i wpisany w przestrzeń. Elementem bardzo istotnym będzie element kluczowy tego projektu, czyli podpalenia głazów. Po podpaleniu chcemy, żeby te kamienie uzyskały zupełnie inny kolor, ale mimo wszystko, przez to, że to jest ten sam piaskowiec, będą wpisane w przestrzeń. Taka jest idea. To zmieni bardzo charakter projektu całego, wyrwie go z kontekstu trochę tego miejsca, ale jednocześnie nada mu też jakby taką nietypowość. No i liczymy na to, że właśnie te stosy takie płonące będą miały taki element właśnie mistyczny. Przecież to będzie bardzo fajne.